Kujawsko-Pomorskie Projekty Badawcze. Zajmujemy się generalnie wytwarzaniem nowych materiałów do różnych zastosowań. W Bydgoszczy rozpoczęły się 10 dni Narodowego Centrum Nauki. Matematyka na plusie. Zadania próbowałem robić wszystkie, też niektórych nie udało mi się zrobić. Mi się ogólnie podobało, napisałem wszystkie zadania. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Z uwagą od pierwszych chwil. Matka w czasie cięcia cesarskiego nie musi rozdzielać się z dzieckiem i może kangurować, jeżeli wyraża taką ochotę. Było trudno, ale wiadomo, przy dobrej obsłudze nawet takie sytuacje są do przejścia. Trwa tydzień godnego porodu. 18.30 minęła. Błażej Karczmarczyk. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Na początek utrudnienia na skrzyżowaniu trasy Uniwersyteckiej i ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Doszło tu do zderzenia dwóch samochodów osobowych z tramwajem. Według wstępnych ustaleń policji przyczyną kolizji było niezastosowanie się motorniczego do sygnalizacji świetlnej, przez co doszło do zderzenia pojazdu z dwoma autami osobowymi. Żaden z kierowców ani pasażerów nie został ranny i nie wymagał pomocy medycznej. Na miejscu wciąż pracują strażacy i policjanci. Zablokowany jest przejazd trasą uniwersytecką w obu kierunkach. Tramwaje kursują objazdem. I kolejne tematy. Inżynieria mechaniczna, rolnictwo, genetyka czy astronomia to dziedziny naukowe, w ramach których w regionie powstaje najwięcej projektów badawczych. O szczegółach eksperci rozmawiają w trakcie 10 dni Narodowego Centrum Nauki, które rozpoczęły się w Bydgoszczy. To laboratorium inżynierii powierzchni, układ wielu zintegrowanych ze sobą komór próżniowych. W głównej komorze znajduje się metal, którego skład powierzchni właśnie badają naukowcy. To próbka ze stali nierdzewnej pokryta nanowarstwą miedzi. Głównie właśnie cienkie warstwy, więc są to różne warstwy ochronne, warstwy różnego rodzaju dekoracyjne, warstwy, które mają zapobiegać korozji, czyli różnego rodzaju metale, półprzewodniki pokryte jakąś substancją. To interesuje przedsiębiorców. Już korzystają z wiedzy i umiejętności naukowców z Politechniki Bydgoskiej. My tutaj zajmujemy się generalnie wytwarzaniem albo nowych materiałów do różnych zastosowań, albo modyfikowaniem materiałów, które już istnieją, nadając im nowe, ulepszone właściwości. To projekt wieloletni. Uzyskał dofinansowanie ministerialne. Aby realizować takie projekty, potrzebne są pieniądze. Politechnika Bydgoska w tym roku prowadzi 15 projektów badawczych, których koordynatorem jest Narodowe Centrum Nauki. To agencja powołana do wspierania badań prowadzonych w ośrodkach naukowych. Centrum ogłasza konkursy na projekty badawcze i przyznaje granty. W ubiegłym roku sfinansowało projekty za 1 400 000 000 zł. Politechnika jest uczelnią interdyscyplinarną i te projekty realizujemy zarówno z obszaru inżynierii mechanicznej, czy szeroko pojętej biologii rolnictwa, tak, czy genetyki. 10 dni Narodowego Centrum Nauki tym razem odbywają się w Bydgoszczy. Zaplanowano warsztaty, szkolenia, wykłady. Dla naukowców to okazja, aby promować swoje prace i ubiegać się o dofinansowanie. Dylematy na przykład podczas przygotowywania wniosków, jak sobie z nimi poradzić, to są ciągle pytania, które się pojawiają na każdym tego typu spotkaniu. Mam nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu jeszcze prężniej będzie rozwijała się nauka w Bydgoszczy i pozyskamy jeszcze więcej środków grantowych na realizację pomysłów. Konkursy adresowane są do naukowców na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku i naukowego stażu. Krystyna Remaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistym. Dziś uczniowie zmierzyli się z matematyką. Wielu to właśnie ten przedmiot spędzał sen z powiek już od pierwszej klasy podstawówki. Teraz ma być już z górki, albo raczej easy, bo jutro egzamin z języka obcego. 19 zadań, wśród nich zarówno te otwarte, jak i zamknięte. Królowa wszystkich nauk niektórych zaskoczyła. Egzamin średni, średnio poszedł. No, zadania próbowałem robić wszystkie. Też niektórych nie udało mi się zrobić. Innych dobre humory nie opuszczały do końca. Mi się ogólnie podobało. Napisałam wszystkie zadania. Chyba tylko było 18 zadań, czy 19, i strzelałam chyba tylko w jednym. Kacper Gruszczyński z egzaminu w swojej szkole wychodził jako ostatni, ale także miał powody do zadowolenia. Dobrze znana matematyka pozwoli mu zrealizować swoje plany dotyczące szkoły średniej. Po podstawówce idę do technikum kolejowego w Bydgoszczy, dlatego że interesuję się koleją. Bardzo mnie ten temat ciekawi. Transport, ogólnie transport, jest dla mnie tym, co chcę robić w życiu.
Matematyka przydaje się jednak także na co dzień. Myślę, że przede wszystkim w sklepie. Na przykład było dużo zadań związanych z procentami, z wykresami. Te wykresy, te liczby się pojawiają wszędzie tak naprawdę i trzeba wiedzieć, jak je odczytywać. W szkole podstawowej nr 31 w Toruniu do egzaminu przystąpiło 34 uczniów, wśród nich młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz obywatele z Ukrainy. Dobieramy też do komisji nauczycieli, na przykład pedagoga czy psychologa, po to, żeby też zapewnić takie bezpieczeństwo, też emocjonalne, wsparcie emocjonalne podczas tego egzaminu dla danego ucznia. Przed uczniami jeszcze sprawdzian z języka obcego. Tutaj przynajmniej na razie panuje optymizm. Na angielski dobrze się nastawiam, umiem dobrze angielski, mam 5 na koniec, mi wychodzi, jak na razie, więc myślę, że łatwo pójdzie. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł do niego przystąpić, to będzie go pisał w drugim terminie, między 10 a 12 czerwca. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. W tym tygodniu obchodzony jest Tydzień Godnego Porodu, a dzisiaj przypada Światowy Dzień Kangurowania. Z tej okazji w Wojewódzkim Szpitalu w Toruniu zorganizowano konferencję dla przyszłych rodziców. Niedziela była szczególnym dniem dla pani Angeliki. Na świat przyszedł jej syn. Urodziła go we Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. A synuś jeszcze nie ma imienia, zastanawiamy się cały czas, niedługo będzie trzeba zarejestrować, także na pewno się imię znajdzie. Tuż po narodzinach bardzo ważne jest kangurowanie, czyli bezpośredni kontakt malucha z ciałem rodzica. Mamy taką możliwość, że matka w czasie cięcia cesarskiego nie musi rozdzielać się z dzieckiem i może kangurować, jeżeli wyraża taką ochotę, w trakcie całej operacji maluszka, żeby nie rozdzielać tego kontaktu skóra do skóry. Młodzi rodzice sprawdzają, jakie warunki matkom i dzieciom mogą zaproponować lecznice. Zwracają uwagę między innymi na kwalifikacje personelu, a także na sprzęt, jaki jest w placówkach. To wszystko po to, by matki mogły czuć się komfortowo. W zeszłym roku odnotowaliśmy mniejszy spadek niż ogólnopolski. To znaczy, że to jest trend, który powoli pozwala nam wysnuwać wnioski, że pacjentki wracają do Torunia. Od poniedziałku w całym kraju trwa Tydzień Godnego Porodu. Z tej okazji w Szpitalu Wojewódzkim odbyła się konferencja, podczas której przyszli rodzice mogli poszerzyć swoją wiedzę. Radzę sobie całkiem nieźle, jest to moja 4. ciąża, więc myślę, że wiem już dużo, ale może się dowiem jeszcze coś nowego. Stresująco, bo to 1. ciąża. Dużo czytam, to na pewno. Dużo też filmików oglądam, staram się jakby sama edukować. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku. Polega to na takich wydarzeniach lokalnych dla par spodziewających się dziecka. Przybliża tematy związane z porodem i z okresem okołoporodowym. W ubiegłym roku w szpitalu na Bielanach na świat przyszło ponad 2000 noworodków. Bartosz Stelmasik, TVP 3 Bydgoszcz. A w głównym wydaniu zbliżeń jeszcze między innymi. Pamiątki po Helenie Grosównie w Izbie Jej Pamięci. Fordon na szczycie, wyjątkowa wyprawa bydgoskiej pary. Europoseł Robert Biedroń z Nowej Lewicy wspierał w Bydgoszczy przewodniczącego Włocławskiej Rady Miasta Piotra Kowala, kandydata do Parlamentu Europejskiego. Robert Biedroń, europoseł i zarazem kandydat do Parlamentu Europejskiego, docenia wysiłki Włocławka podejmowane w budownictwie mieszkaniowym. Europa jest Europą regionów, Europą małych ojczyzn. Taka jest geneza Unii Europejskiej i dlatego potrzebujemy tam ludzi, samorządowców, którzy czują bijące serce naszych małych ojczyzn. I taki jest Piotr Kowal. Piotr Kowal zaprezentował program, który jego partia kieruje do seniorów. To między innymi Europejska Karta Seniora. Ma działać tak jak duża karta rodziny, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Będą mieli możliwość skorzystania z systemu zniżek, systemu ułatwień w zakresie korzystania instytucji kultury, jak muzeów, jak kin. Robert Biedroń potwierdził też na konferencji informację, że w lipcu do Bydgoszczy wraca delegatura ABW. Robert Biedroń był także gościem Rozmowy Dnia. W programie zapowiedział, że w wyborach uzupełniających do Senatu w naszym regionie będzie obowiązywać tak zwany pakt senacki z październikowych wyborów.
Uzupełniające wybory nas czekają do Senatu. W takim razie, czy pakt senacki będzie obowiązywał na te wybory uzupełniające, jeżeli mamy tam pewien rozdział? I myślę, że radni koalicji są trochę z radnymi lewicy, nie wiem, czy obrażeni na siebie, czy tacy trochę z dystansem. Ja już dzisiaj wiem, że są pogodzeni. Tak? Że już doszło do porozumienia? Doszło do miłości, przytulań i wszystkiego, co najlepsze. I dzisiaj podobno już wszystkie animozje zostały zakopane. Będą dobrze ze sobą współpracować. Jestem świeżo po rozmowach w tej sprawie, więc to dobrze. To dobrze, to zakończony jest ten rozdział. Wszystko już jest uzgodnione. Czyli pakt senacki na wybór uzupełniający? Tak, mogę potwierdzić. Pakt senacki będzie obowiązywał. Lewica wystawi tam swojego kandydata lub kandydatkę. Już wiadomo, kto to będzie? Nie, jeszcze nie wiadomo. Nie mamy jeszcze, nie podjęliśmy w tej sprawie decyzji, ale ta koalicja senacka zostanie utrzymana i Lewica będzie tam wystawiała swojego kandydata tej koalicji demokratycznej. Policjanci drogówki z regionu zmierzyli się w ogólnopolskim konkursie Policjant Ruchu Drogowego 2024. Ich zmaganiom na etapie wojewódzkim mogli przyglądać się mieszkańcy Bydgoszczy i przy okazji samemu sprawdzić swoją wiedzę. Kierowanie ruchem to dla policjantów nie lada wyzwanie. Najcięższe w kierowaniu ruchem jest to, żeby gdzieś tam mieć oczy dookoła głowy, tak? Bo w każdej chwili może nam ktoś się nie zastosować do wydanych poleceń i wjechać nam na skrzyżowanie. Nie tylko kierowcom, ale również pieszym niełatwo jest odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji. Nie. Pamiętam to z filmów z lat 70., ale nigdy nic z tego nie rozumiałem. Mieliśmy już tutaj niejednokrotnie przykład, gdzie policjant puszcza ruch w danym kierunku, tak? A ani piesi, ani kierujący no niestety jakoś nie stosują się do tego, patrzą na znaki, doszukują się sygnalizacji, gdzie przepisy jasno stanowią, że najważniejszy na skrzyżowaniu jest policjant. Służba w drogówce to praca pełna wyzwań. Zapewnienie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu to tylko niektóre obowiązki należące do funkcjonariuszy. Policjanci oczywiście też muszą się samokształcić, muszą też podnosić swoje umiejętności, ćwiczyć, czy to jazdę samochodem, czy to jazdę na motocyklu, oczywiście też wiedzę teoretyczną. Wiedza i umiejętności praktyczne były weryfikowane podczas wojewódzkich eliminacji konkursu Policjant Ruchu Drogowego 2024. 19 funkcjonariuszy, po jednym z każdego powiatu, walczyło o awans do etapu ogólnopolskiego. Uda się to tylko najlepszym dwóm. Wśród konkurencji testy wiedzy, jazda sprawnościowa samochodem i motocyklem, kierowanie ruchem i strzelanie z broni służbowej. Wszystkie są trudne, bo tremat tutaj człowieka gubi. Jednak jest jakaś tam presja i każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. Ostatni ogólnopolski etap konkursu odbędzie się 3 czerwca w Poznaniu. Pamiątki i rzeczy osobiste należące do wybitnej toruńskiej aktorki Heleny Grosówny trafiły do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa. Skarby przekazała w darze rodzina. Portrety, zdjęcia, prawie 100-letnia balowa suknia, biżuteria, a nawet sygnowane pantofle, wykonane w latach 30. w warszawskich pracowniach. Te piękne przedmioty przed laty były własnością wybitnej artystki Heleny Grosówny. Ciekawostką jest album, który aktorka stworzyła własnoręcznie. Wycinała z różnych gazet, czy to z Gazety Toruńskiej, czy z Kuriera Bydgoskiego, z Gazety Włosławskiej, z Poznańskiej, z Kuriera Lwowskiego. Wszystko, co było opisywane na temat jej kariery i wklejała do tego albumu. A kariera Heleny Grosówny potoczyła się błyskawicznie. Zadebiutowała w 1935 roku rolą w filmie Kochaj tylko mnie. Nazywano ją najpiękniejszym uśmiechem Warszawy. Panie Janie! Panie Janie! Niech pan wstanie! Niech pan wstanie! Tylko lenie jeszcze śpią! Tylko nie biją! Pim, pam, pom! Do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku Helena Grosówna wystąpiła w 17 produkcjach. Były to głównie komedie, w których często towarzyszyli jej Eugeniusz Bodo czy Adolf Dymsza. Helena była niezwykle cenioną artystką, bo znakomicie łączyła aktorstwo z tańcem. Mówiono o niej dziewczyna szampan, dziewczyna petarda, niezwykle żywiołowa. Choć Helena Grosówna sięgnęła szczytów sławy, aktorka chętnie wracała do swojego rodzinnego miasta, do domu przy ulicy Wodnej, obecnie PCK. W 2021 roku 130-letni budynek miał zostać zburzony. W jego obronie stanęli wówczas społecznicy, którym przewodził dziennikarz Szymon Spandowski. Dzięki ich staraniom nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków i przejęta przez samorząd województwa.
To jest nasza historia i to są nasze korzenie. Musimy o te korzenie historyczne dbać. Poza tym jest to rzecz, z której naprawdę możemy być jako torunianie bardzo dumni. Materialny ślad obecności Heleny Grosówny w Toruniu zapełni się pamiątkami. Skarby podarowała Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa rodzina aktorki. Wartość emocjonalna tego jest bezcenna. Cieszy mnie, że Helena Grosówna nie kojarzyć się będzie tylko z domem przeniesionym z jednego miejsca w drugie, ale także z tym, co wiąże się z pamiątkami po niej. A te w przyszłości oglądać będzie można w Izbie Pamięci, stworzonej w przeniesionym na Wolę Zamkową domu, z którego słynna torunianka wyruszyła na podbój scen. Toruń, Joanna Wojnowolska. W Tucholi powstało miejsce, w którym każdy miłośnik dobrej kawy dostanie najlepszy napój. A to dlatego, że ci, którzy ją przygotowują i podają, dodają do niej składnik na wagę złota – swój uśmiech. Proszę zobaczyć. Odpowiednia moc ciśnienia, temperatura wody, dobór mleka. Wszystko to, co sprawia, że kawa jest wyjątkowa w smaku. Prawdziwy miłośnik tego napoju wie, że przygotowanie dobrej kawy nie jest sprawą łatwą. Ale jest na to jeszcze jeden sposób, tajny składnik spoza receptury. Uśmiech podczas jej podawania. A co to właściwie znaczy być dobrą kelnerką? Na pewno chodzić na okrągło. Po drugie, musi być też pamięć, co trzeba się mówić. I po trzecie, koniecznie uśmiech. W tym miejscu o ten uśmiech łatwo, bo kawka się uda, to przede wszystkim ludzie życzliwi. Gdy człowiek trafi tu raz, pozostanie na przysłowiowe zawsze, no i nie jedną kawę wypije. Wszyscy są bardzo przyjaźni tutaj i tacy po prostu mili. Dla mnie to jest bardzo ważne. Dla tych, którzy tu pracują, to nie lada wyzwanie, bo kawę parzą i podają osoby z zespołem Downa. Jak mówią, to dla nich bardzo ważne. Kawę podaję albo soki, ciasto jakieś. No i dobra jest tu obsługa. A jak na ciebie reagują klienci? Lubią cię, czy nie bardzo? No lubią mnie. Chwalą, że ja dobrze robię. Wszystko to jest możliwe dzięki stowarzyszeniu Się Uda, które stawia na integrację. Takie miejsca jak nasze są bardzo potrzebne do integracji społecznej osób tak zwanych z niepełnosprawnością i nas normalsów. Fajnie się tutaj integrujemy. Osoby, które tutaj podają, kelnerują, mają kontakt z innymi osobami. A ci, którzy przychodzą tutaj na kawkę, mają okazję zobaczyć, że ci, którzy obsługują, są tacy sami. To był strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę bez wątpienia. Kawka Uda Się to magiczne miejsce, do którego trafia coraz więcej miłośników kawy oczywiście, ale też tych, którzy cenią sobie życzliwość, szczerość, relacje z drugim człowiekiem. Dokładnie o tym przecież myślimy, pytając kogoś, wpadniesz na kawę? Monika Kamińska, TVP 3 Bydgoszcz. Symbol Fordonu na szczycie wulkanu Parinacota w Boliwii. Pani Małgorzata oraz pan Michał od lat zajmują się wspinaczką. Tym razem wdrapali się na wysokość 6000 metrów nad poziomem morza. Na szczycie rozwinęli flagę z herbem największej bydgoskiej dzielnicy. Taka wspinaczka to nie jest coś lekkiego. Przy tych wysokościach to już jest naprawdę ciężko. Ale byliśmy przeszczęśliwi po prostu, że mogliśmy znowu wejść sobie na tak wysokie góry i no to jest radość nie do opisania. To nie jest nasza pierwsza wyprawa. 5 lat temu podróżowaliśmy po Ameryce Południowej i wtedy pierwszy nasz 6000 zdobyliśmy. Kiedy 5 lat temu podróżowaliśmy i również zdobyliśmy nasz pierwszy 6000 Huayna Potosi, mieliśmy duży żal, że nie zebraliśmy niczego, co by pokazywało naszą taką tożsamość z domu. I myśląc o domu, to tak jak wspomniałam wcześniej, myślimy o Fordonie przede wszystkim. I tym razem mieliśmy taki cel, że jeśli się uda, jeśli wejdziemy na 6000, to chcemy, żeby ten Fordon był tam z nami. Przygotowaliśmy ją samodzielnie, ponieważ ja zły adres do drukarni wysłałam i niestety nie zdążyliśmy, więc musieliśmy improwizować i tak nam zależało bardzo, że tak naprawdę robiliśmy ją dzień przed wyjazdem. W Fordonie to było tak, że mieszkamy prawie całe życie, bo się w Fordonie urodziliśmy. Ale żeby było śmieszniej, to mieszkaliśmy od siebie, nie wiem, z 1,5 kilometra,
a poznaliśmy się dopiero po 20 paru latach, kiedy mieszkaliśmy przez chwilę w centrum w różnych dzielnicach. Nawet podróżując i mieszkając w różnych miejscach, zawsze takim sentymentem, nawet jak opowiadałam, to kordon to jest dom tak naprawdę. Wielu zdobytych szczytów życzymy w takim razie. A teraz wiadomości sportowe, spotkanie z Hubertem Malinowskim i o nieco mniej ekstremalnym sporcie. Rzeczywiście, ale bardzo popularnym na całym świecie, także w Boliwii, czyli o piłce nożnej, bo za nami rywalizacja w piłkarskim finale wojewódzkim rozgrywek o Puchar Tymbarku. Tym razem o zwycięstwo i możliwość zagrania na Stadionie Narodowym walczyli chłopcy w kategoriach do lat 10 oraz 12. Tam już jest bez znaczenia, które miejsce zajmiemy. To jest dla nich przygoda, frajda. Większość, znaczy nie wiem czy większość, ale pewnie część z nich nawet na stadionie nie była. Sam ogrom tego obiektu no, na pewno spotęguje jeszcze większą presję na nich, ale fajna przygoda. Dziś w wieczornym serwisie sportowym jeszcze więcej piłki, bo w trzeciej lidze swoje mecze rozgrywają Elana Toruń, Unia Drobek, Solec Kujawski oraz Bydgoski Zawisza. A o godzinie 20 rozpocznie się decydujący mecz koszykarzy Enea Abramczyka z Torii Bydgoszcz z GKS-em Techy o awans do półfinału Bank PKO pierwszej ligi. Wyniki oczywiście o 21.45. Hubert Malinowski, dziękujemy za te informacje. A my zobaczmy co w pogodzie, o tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. W tych najbliższych godzinach nad województwem przeważać będzie bardzo pogodne, w wielu miejscach zupełnie bezchmurne niebo. Z kolei noc nie przyniesie zmian, a temperatura spadnie do 8-9 stopni. Wiatr nadal będzie nieco silniejszy, w porywach do 40, momentami 50 km na godzinę. Jutro, drodzy Państwo, pogodowe stery przejmie wyż z Nadbałtyku, dzięki któremu słońca nam nie zabraknie, a temperatura z każdą godziną będzie coraz wyższa. W cieniu termometry wskażą od 17 do 19 stopni. Według prognoz synoptyków słoneczna aura będzie nam towarzyszyć do soboty, a w niedzielę zachmurzenie wzrośnie i chwilami pojawią się przelotne opady deszczu, które z pewnością ucieszą przyrodę. Więcej pogodowych informacji oczywiście tuż po głównym wydaniu zbliżeń, zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. A na koniec jeszcze jedna informacja i podziękowanie. Według danych Nielsen Media programy informacyjne emitowane na antenach regionalnych Telewizji Polskiej odnotowały znaczące wzrosty w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dotyczy to także zbliżeń. Największy wzrost oglądalności, bo o 70% zanotowały katowickie aktualności. Wśród liderów badania także ośrodki ze Szczecina, Krakowa i Bydgoszczy. Zbliżenia ogląda o 18% więcej widzów w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku. Nad naszym serwisem informacyjnym każdego dnia pracują dziesiątki osób. To dziennikarze, prezenterzy i wydawcy, ale także osoby, których na co dzień Państwo nie widzą, jak montażyści, operatorzy, realizatorzy czy dźwiękowcy. Dziękujemy Państwu za zaufanie. I mogą mi Państwo także zaufać, że będę tutaj o 21.30, by przekazać informacje w wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.